witajcie w następnej Rale Degustacji. Tym razem mam piwo z Holmbargen z dyskontu. I jest to Crimson Tide, czyli karmazynowy przypływ. New World Red Ale. Okej, czyli mam czerwone piwo z Nowego Świata. Jest to teoretycznie firmowane przez Off Axis Brew Corporation, ale to jest tylko fasada, wymyślona nazwa browaru dla sieci. Szkoda, że nie napisali, kto to zrobił, ale jak to spiewam dla dyskontów, niekoniecznie te browary chcą się podpisywać pod tym. Albo jest druga możliwość. Jest kilka browarów, które to robią. Wlewając w te same puszki. Tak też może być. I co oni tu piszą? Oczywiście uważone i zapuszkowane kontraktowo w Wielkiej Brytanii. Ekskluzywnie dla TTM. Może to jest dziejem? W każdym razie chodzi o firmę matkę Holmbargen. W składzie jest woda, słód jęczmienny, pszenica, owies, chmiele i droszcze. No, chmiele wypisali. Amarillo, Nelson, Sivon i Columbus. Mamy tu pełne piwo. Carmelo i Toffee. Jest bazą. By grapefruit i pomarańcze finiszowały i dawały wspaniałe odczucia twoim kubkom smakowym. Ok, 4,8% alkoholu. Etykieta jest dziwna. Jakieś oczy, jakieś ręce, nie wiem co to jest. Kulki, oczy, nie wiem. Brązowe fale, gwiazdki, nie wiem. Ktoś się napracował, ale nie wiem jaka to jest koncepcja. Jak widzicie, piwo wcale nie jest czerwone. Może pod światło. Jak robiłem zdjęcie, to podświetlone wyszło takie czerwonawe, ale to wygląda po prostu na bursztynowe, brązowe piwo. Klarowne, piana znika momentalnie. Taka brązowawa, a później znika. Aromat jest przypalana skórka od chleba i to jeszcze ciemnego. Trochę karmelu. Lekka owocowość. No taka baza, powiedzmy, tradycyjnego angielskiego piwa. Okej, okay, nie? Okej, okay, dobra, zobaczymy co w smaku. Niskie nasycenie. Piwo jest pełne. Dużo palonego karmelu. Spalona praktycznie skórka od Grahama. To przechodzi w goryczkę. I poza tym to ciężko znaleźć te owocowe smaki, o których mówię. Jest takie jakby impresja, jest taka impresja tych cytrusów i jakieś takie właśnie lżejsze cytrusowe nutki podbijają pijalność tego. Ale niekoniecznie można powiedzieć, że to jest grapefruit i pomarańcza. Gdzieś po tej paloności jest takie wrażenie czekolady na samym końcu. Ta góryczka jest dosyć spora, ale ona jest taka palona właśnie. Ona nie jest grapefruitowa per se. Może jakąś zestawość tam się znajdzie. Ale żeby tak powiedzieć, tak, to jest grapefruitowa, nie. No, ma się jakieś takie wrażenie, że no jest jakaś ta pijalność, jest takie jakieś odświeżające nutki cytrusowe, są. Tylko, że one są tak bardzo utopione w tym
w tej pełnej skórce od chleba, że ogólnie da się to pić. Natomiast no, przyoszczędzili na tych chmielach zdecydowanie. A piwo jest no, bardzo tradycyjne, brytyjskie. Ale. Red ale powiedzmy, nie? I tyle. Jakaś rewelacja to nie jest, ale da się pić. I niestety tych grejpfrutów i pomarańczy tak słabiutko, słabiutko. Ale jakie wrażenie i takiej cytrusowości jest. Z tym, że nieokreślone. To chyba tyle mogę o tym piwie powiedzieć. Jeżeli ktoś ma dostęp w Wielkiej Brytanii do Homburgen, to niech sobie spróbuje i oceni. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, na przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.